Od 1898 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Rosielnej dba o bezpieczeństwo mieszkańców swojej i okolicznych miejscowości. W sobotę 6 maja odbyły się uroczystości rocznicowe, jubileusz 125-lecia jednostki. Rozpoczęła je msza święta w intencji strażaków, której przewodniczył biskup Krzysztof Chudzio. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry Dęte i Fireband przemaszerowali pod dom strażaka w Jasienicy Rosielnej, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Zgromadzonych na placu przed strażnicą gości powitał prezes OSP w Jasienicy Rosielnej, druh Michał Siwak. Z okazji swojego jubileuszu jednostka otrzymała nowy sztandar. Jego fundatorami byli mieszkańcy Jasienicy Rosielnej. Po ceremonii poświęcenia sztandaru nastąpiło jego wręczenie druhom i uroczysta prezentacja. Z okazji jubileuszu biskup Krzysztof Chudzio poświęcił również kapliczkę świętego Floriana. Uroczystość była także okazją do wspomnienia założycieli OSP, przedstawienia osiągnięć i wyposażenia jednostki, a także wręczenia medali za szczególne zasługi dla pożarnictwa. Życzenia i podziękowania strażakom za ich poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie życia i mienia ludzkiego złożyli m.in. w imieniu europosła Bogdana Rzońcy Jerzy Ferdynand Adamski, poseł Adam Śnieżek, biskup Krzysztof Chudzio, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik oraz wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. Piękny jubileusz przeżywa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Rosielnej. 125 lat działalności. Piękne, naprawdę piękne zasługi. Ta wspaniała służba na rzecz społeczności lokalnej jest uznawana tutaj przez naszą gminę, nie tylko przez władze samorządowe, ale przede wszystkim przez mieszkańców, którzy czują się bezpiecznie i mają wielki szacunek do naszych strażaków. Z tego miejsca chciałam złożyć życzenia wszystkim strażakom. Życzę im dużo, dużo zdrowia, życzę im, żeby każdy ich wyjazd kończył się szczęśliwym powrotem i żeby spełniały się ich wszystkie marzenia, zarówno te w sferze tej służby społecznej ich, jak i we wszystkich sprawach osobistych. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim strażakom za ich piękną służbę, poświęcenie i że są zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba. Straż Pożarna w Jasienicy Rosielnej powstała w 1898 roku. Była to pierwsza ochotnicza straż w miejscowości, a trzecia w powiecie brzozowskim. Założycielem, a jednocześnie pierwszym naczelnikiem był Franciszek Biedka, który miał pod swoją komendą 12 strażaków. Pierwszą siedzibą jednostki był drewniany budynek z wieżą usytuowany w okolicy byłego kółka rolniczego w Jasienicy Rosielnej. Obecnie w OSP w Jasienicy Rosielnej służy 46 druhów oraz kilkudziesięciu członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Obecna remiza została wybudowana w latach 1978-1985 dzięki pracy wielu ludzi oraz wsparciu mieszkańców Jasienicy Rosielnej. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i może się pochwalić dobrym sprzętem oraz wyszkoleniem. Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy Rosielnej liczy 46 druhów. Z tego takich, którzy mogą brać czynny udział w akcjach, czyli w tak zwanym JOCie, jest 24 osoby. Sprzęt mamy 3 samochody. Jest to jeden samochód ciężki GCBA, jeden samochód średni GBA, jeden samochód lekki, który potrzebujemy do różnych przemieszczeń, czy dostawy sprzętu, czy różnych takich spraw gospodarczych. W ciągu roku zazwyczaj nasza liczba wyjazdów jest to około 40, czasem nawet do 50 wyjazdów w ciągu roku. Nasza jednostka myślę, że jest bardzo dobrze wyposażona, jak i chodzi o sprzęt do ratownictwa takiego technicznego. Szczególnie tutaj właśnie dużo jest działań przy trasie S19. Też oczywiście posiadamy sprzęt odnośnie gaszenia, odnośnie usuwania różnych skutków takich jak jakieś nawałnice, czy tak jak nawiedziła nas 3 lata temu
powódź, gdzie no, dużo musieliśmy się napracować, dużo użyć pomp, ale oczywiście daliśmy radę. Tyle powrotów, ile wyjazdów i aby nikt nie ucierpiał podczas akcji, w których biorą udział druhowie z OSP w Jasienicy Rosielnej. Tego życzą sobie wszyscy strażacy z jednostki. Z życzeniami pospieszył również starszy brygadier Krzysztof Folta, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Jednostka ta należy do wyróżniających się nie tylko na terenie gminy, ale również całego powiatu. Dysponuje kilkoma pojazdami pożarniczymi, dobrze wyposażonymi i przede wszystkim dużą grupą ratowników uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. Jest naprawdę mocnym wsparciem dla naszych działań jednostki, no, naszej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu podczas podejmowania różnego rodzaju interwencji. A taki jubileusz na pewno jest ważny i potrzebny. Jest on taką okolicznością spajającą druhów, wciąga również młodsze rzesze uczestników, którzy są na początku może takimi pasjonatami przyglądającymi się z boku, ale takie uroczystości też dają im dodatkową siłę i wiarę w sens tej społecznej działalności. Na terenie powiatu brzozowskiego działa 47 jednostek OSP, w tym 19, wśród nich jednostka z Jasienicy Rosielnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki są ogromnym wsparciem dla zawodowej straży pożarnej. Dzięki jednostkom ochotniczych straży pożarnych mamy większą efektywność dotyczącą ratownictwa na terenie miejscowości, na których powstają zdarzenia. Tu w tym przypadku miejscowe jednostki w bardzo krótkim czasie są w stanie dojechać do miejsca zagrożenia. To jest około 5 do 10 minut w zależności jeszcze od czasu powiadomienia. Natomiast wyjazd to jest około 3 minut z jednostki do zdarzenia.